Cześć. Dzisiaj trzeci odcinek Ślubu po Bożemu i tym razem z Filipem zastanowimy się nad słowem podczas Twojego ślubu. Przechodzimy do słowa podczas Twojego ślubu, czyli tak naprawdę do słowa, które pojawia się podczas liturgii. Zarówno liturgii słowa, liturgii eucharystycznej, ale także obrzędów, które pojawiają się w trakcie mszy. No i teraz tak naprawdę razem z Filipem, który już od roku jest szczęśliwym mężem, razem tak naprawdę z nim, z tą perspektywą męża, razem z moją perspektywą fotografa i narzeczonego, zastanowimy się nad tym w kontekście Twojego ślubu, ślubu po Bożemu. Filip, tak naprawdę pierwsza rzecz, o której wydaje mi się, że warto powiedzieć, jest to, czy możemy zmieniać język mszy, czy możemy się zdecydować na łacinę, czy możemy się zdecydować na język obcy. I szczególnie tak naprawdę chodzi mi o sytuację, w której jedno z nowożeńców jest obcojęzyczne. Znaczy mam na myśli inne niż w języku polskim, tak? Jasne, jasne. No tak, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby msza odbyła się w innym języku niż język polski. Znaczy nic. No stoi na przeszkodzie to, żeby znaleźć księdza, który jest w stanie odprawić taką mszę też w sposób dla niego zrozumiały. To, tak mi się wydaje, że jest to istotne, żeby zrozumienie w tym istniało. No warto też wspomnieć o tym, że w przypadku, kiedy bierzemy ślub z obcokrajowcem, no to też mamy spowiedź przedślubną i spowiednik też powinien być wtedy nie tylko zaznajomiony z językiem, ale umieć tą spowiedź przeprowadzić w języku obcym, innym niż polski. I często taki spowiednik musi się przygotować. On może też wtedy prowadzić mszę jak najbardziej, no bo oczywiście o ile to dogadaliśmy z proboszczem miejsca, no chodzi o to, żeby wiedział, co tak naprawdę mówi i prowadzi, żeby to było zrozumiałe. I no, wspomniałeś też o łacinie. No możemy po łacinie mieć tą mszę. Myślę, że dziś już niewiele osób będzie rozumiało to, co się dzieje. Możemy też mieć inny rytm, ale o tym pewnie pomówimy później. No bo tam na przykład już się wiążą one z konkretnymi językami, w których są odprawiane. Tak? Mhm. Więc wtedy już mamy narzucony pewien język. Więc tak, no msza może odbyć się w innym języku, mogą fragmenty tej mszy, to znaczy na przykład czytania być w innym języku. W naszym przypadku mieliśmy gości z zagranicy, no tyle łatwo, że ze Stanów i z Wielkiej Brytanii, w związku z czym my mieliśmy całą mszę po polsku, a przygotowaliśmy dla nich specjalnie czytania, wydrukowaliśmy w wersji angielskiej, żeby wiedzieli, o czym są czytania. Spoko, to jest spoko rozwiązanie, bardzo praktyczne, więc chyba nawet sam zastosuję. Okej, no to teraz jakby pojawia się pytanie, co właśnie z przysięgą, jeśli mamy Polaka, Polkę i obcokrajowca? Przysięga może być cała po polsku, to nie stoi nic na przeszkodzie. Z tego, co się zorientowałem, też prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ona była w języku polskim. Ważne, żeby była jasna dla tej osoby z innego kraju, w sensie, żeby on wiedział, do czego się zobowiązuje, może być w innym języku. Tak? To chyba przewiduje formularz, żeby ta przysięga była w innym języku. No właśnie. Formularz przewiduje tak naprawdę całą serię pytań, czyli zamiast typowej przysięgi mamy listę pytań, które mają się pokrywać z zakresem przysięgi. Te pytania są w języku ojczystym obcokrajowca. W formularzu, który wyciągnąłem od siebie z parafii, jest tam ich no, przynajmniej ponad 10, więc wybór jest całkiem spory. No i właściwie sprowadza się to do tego, że czyta się, że kapłan czyta dane pytanie, następnie oczywiście w danym języku odpowiednim dla obcokrajowca, następnie obcokrajowiec odpowiada tak, chcę, tak. Zazwyczaj to się sprowadza do takich bardzo krótkich odpowiedzi, też oczywiście w swoim języku i to jest jak najbardziej ważne. No właśnie, no bo musimy pamiętać, że tutaj kwestia przysięgi, no to jest kwestia nie tylko wobec kościoła i zgromadzenia, ale też wobec prawa cywilnego. Ono to też tutaj jest istotny element tego.
Okej. No to teraz tak naprawdę, jeśli już mamy kwestię przysięgi, mniej więcej chociaż poruszoną, to jeszcze na moment sobie wrócimy do liturgii słowa i tego, że wcześniej już w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że wiemy, kto może być zaangażowany, albo kogo my możemy zaangażować, że możemy tak naprawdę decydować o tym, ale czy możemy też decydować o tym, jakie czytania się pojawią podczas naszej mszy? Tak, jak najbardziej. Wybieramy sobie te czytania, tak naprawdę mamy listę dostępnych czytań, ona na dobrą sprawę, jak wpiszemy w internecie, to każda strona prawie nam zwróci odpowiednią listę tych czytań, które możemy wziąć i skorzystać z nich. Mszał przewiduje nawet, że to są trzy czytania, czyli w trzech czytaniach mówimy o pierwszym czytaniu, o drugim czytaniu, które rozumiemy normalnie jako uczestnik mszy, i Ewangelii jako tym trzecim, które możemy wybrać. Czyli nawet Ewangelię też mogą młodzi wybrać. No i fajnie, jeżeli to robią. Z tego punktu widzenia, że to personalizuje to słowo, znaczy bardziej bym powiedział, że jest spersonalizowane z nami, jest nam zbliżone. Mhm. No i też w sumie świadczy o pewnej świadomości liturgicznej. Tak, jak najbardziej. No właśnie, my wybieraliśmy i czytania, i Ewangelię według własnego klucza, tak, którym gdzieś tam patrzyliśmy. Poznaliśmy się na Światowych Dniach Młodzieży, więc dosyć jasne było dla nas wybranie 8 błogosławieństw. No tam akurat to Światowe Dnie Młodzieży oczywiście w Krakowie, więc wybraliśmy tę Ewangelię, no bo jakby była dla nas... Jakby to było dla nas wiadome prawie od początku, że to będzie ta Ewangelia. No oczywiście ksiądz musi też wyrazić zgodę, no bo on potem często mówi słowo do nas, nie? I jakby, żeby się przygotować do tego, też musi wcześniej wiedzieć, jakie to będą czytania, jak to będzie wyglądało, bo my mu zaproponowaliśmy, chyba on nawet się nas pytał, czy my chcemy wybrać czytania, czy jakieś z góry będą. I nie było z tym problemu. Oczywiście warto wspomnieć, jeżeli chcemy mieć te pierwsze i drugie czytanie, warto wspomnieć o tym, że chcemy mieć tak, bo myślę, że ksiądz założy, organista często założy, to jest ważna sprawa, założą, że to jest jedno czytanie, a potem Ewangelia. Psalm. Okej, okay, no tak, to lepiej być przygotowanym, żeby się nie zdziwić. Tak, tak, tak. No, ostatnio też byłem na mszy, na której organista jakby zaczął już przygrywać do Alleluja. Natomiast było drugie czytanie jeszcze, ale został jakby to zostało przerwane i to czytanie było czytane. Myślę też, że pewnie o tym wspomnimy, ale też już teraz powiem, że u nas, jak czytali to moi bracia akurat, to my im przygotowaliśmy, jakby powiedzieliśmy, jakie to są czytania, dostali te czytania wcześniej, żeby się z nimi zapoznać. I wydrukowaliśmy też im te czytania na oddzielnych kartkach, żeby nie musieli szukać w lekcjonarzu. No bo lektor, ministrant w lekcjonarzu sobie poradzi, znajdzie szybko, dosyć tam przerzuci strony, ale te czytania tam jest jedno pod drugim i ich jest kilka i znaleźć odpowiednie może być trudno osobie, która nie pracuje z lekcjonarzem na co dzień. Więc my po prostu wydrukowaliśmy, oni mieli swoje czytania, wzięli je ze sobą na kartkach. No pasujących też do całości. Okej, no dobra, ale w sumie kiedyś mi też opowiadałeś, to gdybyś mógł jeszcze o tym wspomnieć, że jeśli masz czytania, tak, u siebie na ślubie i pojawiają się osoby obcojęzyczne, to jak można to rozwiązać, żeby te osoby po prostu rozumiały? Tak, no chyba najprostszym rozwiązaniem jest wydrukować też dla nich takie czytania w ich języku. No bo to rozwiązanie zastosowaliśmy. Myślę, że warto z tego skorzystać, jeżeli tych osób jest kilka. No bo większość była osób z Polski, moglibyśmy mieć czytanie po angielsku i wtedy cała rzesza cioć nie znałaby. No musimy sobie też powiedzieć, że jakby młode pokolenie zna angielski, być może zrozumiałoby to czytanie. Starsze pokolenie nie całe zna angielski, wiele osób już zna, więc my po prostu osobom angielskojęzycznym przygotowaliśmy czytania i Ewangelię w języku angielskim i zostawiliśmy takie kartki
dla nich wprost, jakby dostali, nie pamiętam czy dzień wcześniej, czy w tym samym dniu, po prostu ich rodziny dostały te kartki, żeby sobie wzięli, mogli wiedzieć, co dzieje się, co jest czytane w trakcie mszy. Mhm. No dobra, to właściwie trochę przemilczałeś ten temat, ale mnie bardzo interesuje to, jak wybierać księgi, znaczy jak wybierać nie księgi, ale może bardziej czytania, no bo ja jestem jeszcze przed tym wyborem, jeszcze tak naprawdę nie wiem, jakie czytania się pojawią na moim ślubie. Kiedyś też a propos takiego mojego fotograficznego doświadczenia, mój znajomy filmowiec był święcie przekonany, on nie jest zbyt wierzący, więc jakby też nie miał świadomości, ale był święcie przekonany, że takim charakterystycznym obrzędem jest list do miłości świętego Pawła i kiedy mi tłumaczył, kiedy coś robimy wspólnie, tak, załóżmy, że wychodzimy, przygotowujemy się do przysięgi, no to powiedział, że właśnie przygotowujemy się po liście do miłości świętego Pawła, nie? No ja go spytałem, no dobrze, a co jeśli się nie pojawi? No ale jak ma się nie pojawić? No bo może się nie pojawić, bo może się nie pojawić, bo wiele osób sądzi, że to jest taka oczywistość, że on jest zawsze, ale to wcale nieprawda. No i tutaj wracamy do tego pytania, jak wybierać te czytania? Kiedy wybieramy czytania, to najlepiej spojrzeć na gotowe listy, które już mamy. Mówię o listach oczywiście tych czytań dostępnych. I na ogół jako pierwsze czytanie będziemy mieli jedno z czytań ze Starego Testamentu, jako drugie jedno z czytań z Nowego Testamentu. Trudno jest mi powiedzieć, jak wybrać. Ja bym przeczytał, ja przeczytałem sobie każde z tych czytań i dostosowałem do mojej relacji wtedy z narzeczoną, dzisiaj już żoną, to nie tylko ja, bo ja tak naprawdę miałem swój typ, przeczytaliśmy to razem, stwierdziliśmy, że nie, jednak to nie jest czytanie, które chcielibyśmy, żeby się pojawiło. W sensie chcieliśmy uniknąć niektórych z tych czytań, które wprost nawołują do pewnych rzeczy, no bo na przykład są czytania, które mówią bądźcie tacy, albo czytanie na przykład jest o Sarze i Tobiaszu, które też dosyć wprost o niektórych, wprost, no to jest przypowieść, ale mówi tam jakieś, są dialogi. Nie chcieliśmy niektórych rzeczy zawierać w tym, chcieliśmy podejść do tego właśnie w dość neutralny sposób i nie mieliśmy ze świętego Pawła, tak, listy do miłości. Znaczy, to się pojawiło na naszym błogosławieństwie. Rodzice to sobie jakby ustalili, że oni chcą to mieć na błogosławieństwie i odczytali nam, natomiast my potem mieliśmy inne czytania na mszy już. To już musimy sobie dobrać. Myślę też, że warto spojrzeć na to, bo my sobie wybierzemy czytania, ale zależy, kiedy bierzemy ten ślub, no bo są takie dni, kiedy nie możemy wybrać wszystkiego. Są święta, w których mamy nakazane pewne, narzucone przez obrząd pewne czytania, no i wtedy ze względu na to, że jest to msza za nowożeńców, więc jest ona istotna dla nowożeńców, możemy wybrać jedno z czytań, natomiast Ewangelię i drugie czytanie często zostawiamy z tego dnia. A oprócz tego mamy też takie święta, w których w ogóle nic nie możemy zmienić, no jest to Triduum Paschalne. Na ogół jednak Triduum nie bierze się ślubu, tylko dopiero w święta wielkanocne, ale w uroczystość Narodzenia Pańskiego, Objawienia, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha, czy Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, te czytania są obowiązujące, te, które są dla tych świąt wybrane. I akurat już wtedy musimy się zastosować do tych konkretnych. Jasne. Nawiązując jeszcze do poprzedniej twojej wypowiedzi, myślę, że możemy zawrzeć link w opisie filmu i podcastu do listy tych dostępnych czytań. Więc jeśli będziecie mieli ochotę, to możecie wejść w ten link i po prostu zobaczyć, jakie czytania w ogóle macie do wyboru. I tak jak mówił Filip, warto później wszystkie przeczytać, sprawdzić, co nas porusza, co jakby czerpiemy z tych czytań dla siebie, no i wybrać te, które nam tak naprawdę, które nas poruszyły najbardziej, które do nas mówią, tak? Które w jakikolwiek sposób z nami pracują. Wracając, dobra, mamy tak naprawdę kwestię tych czytań, tego na ile czytań możemy się zdecydować, jakie czytania wybierać. No i teraz przechodzimy tak naprawdę do Ewangelii.
a właściwie do tego, co po Ewangelii, czyli do kazania. Czy my możemy mieć wpływ? I dwa, czy powinniśmy mieć wpływ na to, co zostanie powiedziane w trakcie kazania? Trudno odpowiedzieć, dlatego że możemy mieć wpływ, rozmawiając wcześniej z kapłanem, który będzie to kazanie mówił. Możemy poprosić go o to, żeby wspomniał o pewnych wydarzeniach. Możemy mu przybliżyć też siebie, jeżeli się nie znamy, żeby miał pogląd na całość naszej wspólnej historii i wziął ten kontekst czytań do tego. To wydaje mi się, że fajnie, jeżeli o tym wie, jeżeli mówi kazanie i może nawiązać, bo wtedy to nie jest kolejne kazanie, które mówi. No bo często możemy pójść na jeden ślub, a potem na drugi i to kazanie będzie prawie takie samo. One często i tak zawierają elementy, no bo trudno jest jednak, pewne kwestie trzeba, musi poruszyć tam ksiądz w trakcie tego kazania, które są dla nowożeńców albo już istotne, albo będą istotne. W kwestii na przykład budowania rodziny czy relacji między sobą. Natomiast im więcej o sobie powiemy, im więcej on będzie wiedział, a jeżeli to jest nasz znajomy, to już w ogóle jest troszeczkę inaczej, no to on wtedy jest w stanie i o nas coś opowiedzieć, i to, co my byśmy chcieli. No ale to jest ten punkt, w którym mówimy o tym, że dokładamy coś do tego kazania. Ja chyba wychodzę z założenia i tak było u nas, że jakby nie chciałem ingerować w to, bo ten moment kazania chciałem jakby przeżywać, słuchając tego, co ktoś mi mówi, nie tego, co ja chciałem, żeby było powiedziane. Mhm. No w naszym przypadku akurat znajomy ksiądz to kazanie mówił, inny czytał, jakby ksiądz proboszcz czytał Ewangelię, on mówił kazanie, ten znajomy i to też było dla nas w porządku, no bo on już o nas coś wiedział i był w stanie pewne rzeczy poruszyć. Być może nie był przygotowany do naszych czytań, no bo nie znał ich wcześniej i mogły mu trochę zamieszania wprowadzić, bo mam wrażenie, że był przygotowany do tego, żeby to kazanie powiedzieć, natomiast trochę te nasze czytania, jeszcze dwa w dodatku, postawiły go w sytuacji, w której no czymś nowym, ale bardzo dobrze sobie z tym poradził, nie? W sensie był w stanie nawiązać do tego. W takim razie, czy dobrze byłoby poinformować z kapłana o tym, jakie czytania wybraliście? Tak, znaczy proboszcza zawsze, no bo on będzie na ogół prowadził, albo tego, który prowadzi tą mszę, tak? No bo to od głównego celebransa. Bardzo dobrze jest poinformować. Tego, który będzie mówił kazanie, też, no bo on wokół tego słowa buduje to kazanie. Ono jest jakby, powinno być na nim zbudowane, a inne rzeczy są dodatkiem. Jasne. No dobra, kiedy już przeszliśmy przez większość liturgii słowa, to tak naprawdę teraz warto byłoby zapytać o twoje doświadczenie z samego ślubu, czyli jak się karmić i jak przeżywać liturgię słowa już podczas swojego ślubu, żeby z niej wynieść jak najwięcej? No właśnie, ja do tego podszedłem tak, że to kazanie zostawiłem poza jakby moim... moja ręka na tym jakby nie była położona w żaden sposób. No i to pozwoli mi po prostu usiąść i słuchać, jakby skupić się na tym, bo wiem, że tam już nie pilnuję tego. To, że czytania jest to, później jest jakiś psalm, kolejne czytanie. My je wybraliśmy. Osoby, które się zgodziły przeczytać, zaśpiewać, zrobiły to. Natomiast, no i my tego słuchaliśmy, ale wiedzieliśmy, co tam się pojawi. I no oczywiście dobrze jest to posłuchać, no bo już to wybrałem, to teraz siadam, żeby posłuchać. No i potem ten pryzmat, wydaje mi się, kazania podsumowującego te słowa, jakieś nasze wspólną historię, no był dobry do tego. W sensie usiąść i już dać sobie tą swobodę odsłuchania. Bo za chwilę jest ten ważny moment, więc teraz jeszcze siedzę. Jak już wstanę, to już będę przed kolejnymi ważnymi elementami, a teraz trochę odpoczywam i trochę się właśnie wsłuchuję w to, co się pojawia. Czy wcześniej coś więcej? Trudno powiedzieć. Jednak dużo jest przygotowań takich ślubno-weselnych, więc myślę, że msza też jest tym momentem, w którym powiedział kulminacyjnym dla całej otoczki, która się
działa do tej pory. Nie można o nim zapomnieć, no bo to jest najważniejszy moment tego dnia. Nie późniejsze wesele, tylko ten ślub jest ważniejszy. No bo tam się, na ślubie się wszystko dzieje. I warto nie zapomnieć o tym, że ten ślub będzie i to do niego trzeba się przygotować. Natomiast już w trakcie ślubu pozwolić sobie na to, żeby to już się działo. To się samo trochę zadzieje, no bo osoby, które biorą w tym udział, mam na myśli księdza czy ministranci obstawę liturgiczną, oni wiedzą, jak to ma wyglądać. Im nikt nie musi dopowiadać, żeby byli w stanie to przeprowadzić no, w godny sposób, tak bym to powiedział. I to jest czas dla nowożeńców, żeby sobie przygotować się do tego aktu małżeństwa. Gdy razem z moją narzeczoną się zastanawialiśmy nad tym też, jak przeżywać i karmić się tym słowem, zarówno jak my możemy to przeżywać, ale też jak mogą to przeżywać nasi najbliżsi, którzy siedzą i nas otaczają, zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem komentarzy do mszy. No i pytanie, co ty o tym sądzisz? No bo te komentarze mogą dotyczyć nie tylko liturgii słowa, ale też poszczególnych elementów, które podczas mszy się dzieją, szczególnie obrzędów, o których powiemy sobie w przyszłych odcinkach. Takich obrzędów, które zazwyczaj na ślubie nie występują, a mogą. I my nie mieliśmy komentarzy, ale myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby przybliżyć całemu zgromadzeniu wiernych w kościele to, co się dzieje, tak? Każdy element mszy i tak samo czytania i nawet czy wspomnieć o tych czytaniach. Z tego, co się orientuję, nie wiem, czy każda diecezja tak ma, diecezja krakowska na swojej stronie posiada duszpasterstwo, podstronę duszpasterstwa rodzin, która z kolei ma kolejną podstronę o przygotowaniu do ślubu i dla narzeczonych ileś elementów i sam ślub też jest tam opisany razem z propozycjami takich komentarzy, o których mówisz. Więc... Dobrze, że mówisz, to właśnie korzystam. Tak, możliwe, że diecezje zawierają takie, mają jakby duszpasterstwa rodzin w tych diecezjach, mają takie, takie komentarze już przygotowane. No i to są pewne propozycje. I na pewno fajna to jest propozycja, no żeby przybliżyć całość wszystkim. No bo my znamy, my wiemy, co wybraliśmy, ale reszta jeszcze nie. Przejdźmy sobie do modlitwy wiernych. Po pierwsze, wiemy, że możemy zaangażować całkiem sporo naszych różnych znajomych, którzy chcieliby po prostu wziąć udział w tej mszy w taki jak najbardziej aktywny sposób. Ale też pytanie, czy możemy wpływać na to, jakie prośby pojawiają się podczas modlitwy wiernych? Tak. Ja to zrobiłem w taki sposób, w zasadzie razem z Olą przygotowaliśmy sobie taką modlitwę na podstawie modlitwy, która istnieje, którą można gdzieś nawet w internecie znaleźć, swoją. Chodzi o to, że wezwania były takie prawie jak zawsze, oprócz tego, że kwestia za zmarłych była za naszych bliskich zmarłych, tak tam byli wymienieni. I to często się robi, że się wymienia tych bliskich zmarłych. Jak najbardziej możemy przygotować. My przynieśliśmy to, nie pamiętam, dzień, dwa, trzy dni wcześniej do kościoła, żeby skonsultować z księdzem, czy w tej formie będzie to dla niego w porządku. On sobie sprawdził, powiedział, że wszystko jest ok. Więc taka modlitwa mogła być. U nas też przeczytana przez jedną osobę, akurat przez brata Oli, cała modlitwa. Natomiast myślę, że też możemy zaangażować więcej osób do tego, do każdego wezwania, oddzielną osobę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak to wyglądało. No i tak, możemy przygotować swoje wezwania, trochę wtedy też spersonalizować pewne elementy. Bo pojawia się jeszcze jedna taka, znaczy przynajmniej mój taki pomysł na to, że w jakiś sposób stworzenie tych próśb, ewentualnie poza kilkoma dodatkami, oddam po prostu jakiejś grupie znajomych, załóżmy, że grupie na przykład ze wspólnoty, więc jest spora szansa, że oni mnie zaskoczą podczas mojego ślubu. Co ty o tym sądzisz? Czy to jest według ciebie spoko, czy lepiej jednak samodzielnie zaplanować swoją modlitwę wiernych? Znaczy, myślę, że mogą znajomi. To też jest miły akcent. W sensie nie będzie to... O ile oni skonsultują to z księdzem,
czy taka forma jest w porządku. No, jakby to zawsze dla mnie sprowadza się do tej konsultacji. Jeżeli oni skonsultują i powiedzą, że on zatwierdzi im, że tak, to jakby jest zgodne z tym, jak powinno wyglądać, no to już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zaskoczyli. No, ważne, myślę, że ten element o tych bliskich zmarłych, żeby wiedzieli też, kogo tam wymienić, jeżeli jest taka potrzeba, nie? Jasne. No ale to powinni ciebie zapytać, czy narzeczonej o to, jak to ma wyglądać i kogo tam wymieniać. Mhm. Teraz tak naprawdę przechodzimy do dość ważnego elementu mszy. Elementu, o którym większość nie ma pojęcia, że może z nim też w jakiś sposób pracować i go zmieniać. Czyli do mszału. Też trochę taka informacja dla was, dla osób, które nie wiedzą tak naprawdę, czym jest mszał. Mszał to jest ta duża księga, z której czyta kapłan podczas mszy. I tak naprawdę to tam są wszystkie formularze, wszystkie teksty mszy. Od samego początku do samego końca. Stamtąd jest tak naprawdę tylko wyciągnięta modlitwa wiernych oraz liturgia słowa, która znajduje się w lekcjonarzu, ale tak poza tym wszystko jest w mszale. No i teraz pytanie, czy wszystkie te teksty, które jakby pojawiają się w trakcie mszy, czy to, które pochodzą z formularza, czy te prefacje, czy poszczególne elementy, chociażby modlitwa eucharystyczna, których też jest kilka, prefacji jest chyba 90 obecnie, albo ponad. Czy my możemy wybierać spośród nich, czy to już powinno tylko i wyłącznie należeć do kapłana? Myślę, że możemy wybierać, tylko znowu powtórzę się, tak? Trzeba pogadać z księdzem. Przykazanie 11, porozmawiaj z księdzem. Ale no w tym przypadku tak, bo może się okazać, że on pojedzie automatyzmami swoimi, tak? Mają pewne wypracowane kapłani schematy, i przewróci stronę za daleko. Nie wiem dokładnie, jak w mszale wyglądają, nie pamiętam, jak wyglądają kolejne punkty, kolejne modlitwy za nowożeńców, czy one są na tej samej stronie akurat, czy na różnych. I pójdzie stronę za daleko i zacznie nie to, co chcieliśmy. Może się tak okazać. Znaczy, możemy zaproponować oczywiście któreś z tych formularzy, wybór istnieje. Ksiądz też jakby w trakcie mszy może wybrać inną niż zwykle, czy modlitwę eucharystyczną, czy błogosławieństwo, czy jakieś tam inne elementy. Możemy zaproponować swoje, wydaje mi się, że to też jest, pokazuje pewną dojrzałość, że mamy świadomość takich wyborów. No i wybieramy te z mszału, w sensie po to jest mszał już przygotowany, że z tych konkretnych wybierzmy, jakby nie twórzmy tam nic nowego, bo to wtedy zaczyna gdzieś wychodzić poza ramy tego, jak powinno to wyglądać. Wydaje mi się, że możemy zaproponować, ale też nie nastawiałbym się tak na to, że musi tak to być. Chodzi mi o to, że właśnie ksiądz też może się pomylić, coś pominąć przez przypadek. Zdarza się, że księża pomijają błogosławieństwo nowożeńców. Znaczy nie na takiej tylko za nowożeńców, ale w przypadku święta na przykład. Tak? Jeżeli jakąś uroczystość bierzemy ślub, to tam jest cała seria, cała lista, tak? I w tej liście różnych wezwań jest taka mała rubryczka za nowożeńców, a on już jest stronę dalej. Tak, to też jest ciekawa informacja, szczególnie dla was, że mszał jest tak gruby, bo tak naprawdę on się składa z wielu opcji takich algorytmów. Jeśli coś, to mówimy dane słowa. Więc na przykład ksiądz potrafi powiedzieć jedno zdanie i przewrócić dwie strony. I powiedzieć kolejne zdanie, znowu przewrócić dwie strony. Tak. Zdarza się też na chrztach, że są pomijane te modlitwy za nowo ochrzczonych i dalej już gdzieś tam. No to są po prostu te, codziennie to przerzucają dwie strony dalej i czytają, a tu trzeba zapamiętać, że jednak jeszcze się pojawia pewien element. No często to sobie zaznaczają w jakiś sposób, tak? No, albo jest celebrans, który będzie tego pilnował wtedy. Jasne. No taki ceremoniarz tak naprawdę, czy tam... Oczywiście ceremoniarz, a powiedziałem celebrans, a tak. To mam na myśli księdza. Człowiek odpowiedzialny za mszał, to też jest
spoko opcja, jeśli ktoś może sobie na to pozwolić. My na przykład na pewno będziemy się zastanawiać nad tym, jaki formularz wybrać, bo jest kilka do wyboru, więc pewnie będziemy wybierać taki, który nas najbardziej porusza, który być może nam najbardziej będzie pasował do liturgii słowa. Jeśli chodzi o prefację, to też chyba jest jakiś wybór, więc ponownie ten sam klucz. Chyba dla nowożeńców są trzy do wyboru, z tego co się orientuję, z takich podstawowych. Tak, nie wiem, czy gdzieś tam szerzej coś jest. Może gdzieś jest jeszcze wspomniane właśnie przy okazji świąt, ale chyba te trzy są tak jakby zaznaczone w wszach za nowożeńców. Znowu u mnie przynajmniej byłby to taki, szedłbym takim kluczem, że po prostu ta prefacja, która mnie najbardziej porusza, która mi najbardziej się komponuje ze wszystkim, ponownie trafi jakby jako taki wybór numer jeden. Oczywiście, jeśli kapłan się zgodzi. No i jest jeszcze modlitwa eucharystyczna. Modlitw eucharystycznych zazwyczaj wykorzystuje się cztery, jeśli się nie mylę. Już sama czwórka jest dość rzadko, ale klasykiem jest dwójka, klasykiem jest trójka, to są dwie najkrótsze i to takie te, najbardziej schematyczne. Co tydzień w niedzielę. Dokładnie. Ale jest jeszcze coś takiego. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, zwana też profesjonalnie kanonem rzymskim. I to jest najbardziej uroczysta z modlitw eucharystycznych. Ona też jest najdłuższa, więc jeśli macie ograniczony czas, że tak powiem, gdzie tuż po was, na przykład macie 45 minut na ślub, no to jest spora szansa, że po prostu się nie zmieścicie z kanonem, ale jeśli chcecie, to spójrzcie na kanon. Jest moim zdaniem, naprawdę można się tam cudownie karmić. Tam jest wiele takich elementów, które mogą zwrócić waszą uwagę. Ksiądz też wykonuje wiele gestów wtedy. To też. W drugiej modlitwie eucharystycznej tego nie widać w takiej skali. W pierwszej, w kanonie, on bardzo wiele różnych gestów dodatkowo wykonuje. Także jeśli wam zależy po prostu na takiej uroczystości, na tym, żeby tak naprawdę zrobić najlepsze, co się chyba da, to bym stawiał jednak na kanon. Tylko spójrzcie po prostu, czy wy to czujecie, nie? Czyli czy ten kanon w ogóle wam coś zmienia. Bo jeśli wam nie zmienia, no to być może nie ma sensu, ale przynajmniej w moim wypadku i w wypadku Pauliny, jakby Paulina też oczywiście jak chce kanon, więc tam nawet nie było rozmowy. Mówisz o 45 minutach. My nie mieliśmy kanonu. Ja się zastanawiałem nad nim, ale finalnie jakby zostawiłem cały formularz. Nie dotykałem już tego. I była druga modlitwa eucharystyczna i tak trwało to godzinę ponad, więc kanonu to by tam się wydłużyło jeszcze bardziej. Nie? Jakby kiedy się pojawiają śluby wspólnotowe, to one potrafią trwać nawet półtorej godziny i wtedy nawet najdłuższe czasy potrafią wydawać się bardzo ograniczone. No ale jeśli to jest w sumie jedyna taka okazja w życiu i jest taka możliwość, że załóżmy, no ja mam na przykład półtorej godziny, tak, takie okno między ostatnim ślubem a wieczorną mszą świętą, no to ja będę miał dużą przyjemność z wykorzystania tego czasu maksymalnie, że tak powiem, jak jest możliwe. No dobra, ale skończmy już tak naprawdę temat mszału, żeby też nie zanudzić kogoś, bo jeśli ktoś będzie chciał się wczytać w temat mszału, to na pewno znajdzie dużo informacji na ten temat. Tak, i mszał jest też dostępny online, więc cały. Formularze, tylko formularze te dla nowożeńców też są dostępne jakby oddzielnie od całego mszału. No oczywiście wtedy nie ma na przykład całej modlitwy eucharystycznej tam, tak? Tylko jest odwołanie, o na tej stronie w mszale. Ale można sobie na to spojrzeć. Dobrze, to w takim razie chyba powinniśmy obiecać, Filip, że umieścimy to w opisie to filmu. Tak, dobrze będzie. Tak, i w opisie podcastu, który się na Spotify pojawi. Jeśli kogoś z was będzie po prostu męczyć forma na YouTube, to zapraszamy na Spotify, bo chyba będzie wygodnie jako słuchowisko to potraktować. Okej. No dobra, to teraz tak. Mamy też przysięgę małżeńską, trochę o niej też mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, w jakim języku może być przeprowadzona, że może być przeprowadzona w formie pytań. I ja też miałam taką sytuację, że mieliśmy obcokrajowca, który nauczył się przysięgi na pamięć po polsku, acz było to mocno wyczuwalne, że on nie do końca wie, co mówi. Zwróćcie na to uwagę. Lepiej, żeby powiedział to w swoim języku, z pełną świadomością tego,
do czego się zobowiązuje, co obiecuje, co przysięga, niż żeby później się okazało, że jest zaskoczony. Jeśli chcecie do tego podejść świadomie, zdecydowanie powinno to też być świadome powiedzenie tych wszystkich elementów z przysięgi małżeńskiej. No ale wracając, czy możemy stworzyć własną formułę przysięgi małżeńskiej, bo tak przynajmniej robili moi rodzice. O, no to jestem jakby pod wrażeniem, bo raczej ja się z tym nie spotkałem. Tylko że jest jeden element, który jest kluczowy. Moi rodzice brali ślub, kiedy jeszcze nie było konkordatu. No właśnie. I myślę, że to jest ta główna kwestia, że mamy śluby konkordatowe, czyli zarówno ważne w kościele, jak i ważne państwowo-prawnie. Żeby tylko wyjaśnić, konkordat oznacza, że jeśli jest ślub w kościele, to też jest ważny w urzędzie, nie odwrotnie, czyli jeśli macie cywilne, to nie znaczy, że jest to ślub kościelny. Tak, dokładnie. W związku z tym ta forma, formuła przysięgi, nie zmieniałbym jej, dlatego że nawet z punktu widzenia unieważnienia później, nie tylko mówimy o rozwodzie prawnym, ale unieważnieniu, to może być przyczyną złe wypowiedzenie tej przysięgi. Może stać się tak przyczynkiem jakimś. Dlatego ona musi być, powinna być wypowiedziana dokładnie w ten sposób, który jest zawarta w formularzu. I dlatego myślę, że jest tam powtarzanie słów po kapłanie, dlatego że my jesteśmy, możemy być w stresie dużym, no bo jest to, powiedzmy sobie, taki moment, w którym nawet nie będąc świadomi tego, ten stres się pojawi i nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć słów żadnych, więc powtarzamy tak naprawdę tylko kilka po kapłanie. Jest to opcja. Wtedy myślę, że fajnie, jak to jest zrobione tak, że ten mikrofon jednak ksiądz nie dostaje, tylko cały czas mają go młodzi i nie słychać tego, że ksiądz coś mówi i jest za nim to powtarzane. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. No pewnie tak, ale no, jesteśmy na tym etapie, więc o tym mówię. Myślę, że ważne też jest to, że jeżeli chcemy wypowiedzieć te słowa sami, to nie musimy, nie musi nam kapłan mówić, a my nie musimy po nim powtarzać. My właśnie z Olą jakby nauczyliśmy się na pamięć tej formuły przysięgi. To jest i większe przeżycie, no bo jednak muszę to wypowiedzieć w całości, bez prawie przerw, a jednocześnie no ma to też swój jakby taki urok, że no wypowiadamy to w ciągu, tak? Najpierw jedno, potem drugie. Nie ma jakby powtarzania, czyli nie ma przerywania tych kolejnych części przysięgi. Mhm. To jeśli już jesteśmy przy tym, w jaki sposób mówić przysięgę, to potraktujmy temat szerzej. Gdybyś mógł powiedzieć w ogóle, jak, na co zwrócić uwagę przy przysiędze? Bo tak naprawdę ja jako fotograf miałem przyjemność, nieprzyjemność bardziej, obserwować setki błędów tego, jak ta przysięga jest na przykład mówiona do kapłana. Czego na pewno każdy z naszych słuchaczy chciałby jednak uniknąć tego typu błędów, więc fajnie byłoby przestrzec, na co zwrócić uwagę. Tak, no nam na przykład, nam też zwrócił na to uwagę wcześniej fotograf, no bo on mówił, że on będzie łapał takie fragmenty na mszy, istotne dla nas. I już on nam o tym wspomniał. Wspomniał też ksiądz, że to nie jest do niego kierowane przysięga, tylko między sobą tą przysięgę kierujemy, w związku z czym patrzymy się na przyszłego małżonka, tak? Jeszcze nie, ale już za chwilę małżonka, więc wobec niego tą przysięgę wypowiadamy. No i to jest najpierw przysięga, potem jest jeszcze fragment, w którym nakładamy sobie obrączki, czyli jakby na znak tej przysięgi. I tam też jest taki ważny element, o którym nam ksiądz wspomniał, że słuchajcie, to jest dosyć istotne, bo potem się tą wybiera złą obrączkę, nie tą nakłada, albo gubie się ta obrączka, w sensie gdzieś wypada, więc zanim zaczniecie mówić, weźcie rękę, już włóżcie trochę tej obrączki, dopiero wypowiedzcie słowa i na koniec wsuńcie całkiem, żeby już
jakby mieć pewność, że to wszystko, a w razie czego ta druga osoba se poprawi. To nie jest nic złego. Ale wtedy wam Tak, to właśnie ma sens. nie wyjdą wam dziwne rzeczy, nie? Ta obrączka nie wyleci, nie weźmiecie złej. Ja wziąłem na początku nie swoją, popatrzyłem, wziąłem drugą i dopiero jakby nakładając zacząłem mówić i jakby ten koniec był po skończeniu mówienia. No tak, w sumie. Szkoda byłoby się zestresować w trakcie tych słów. No i też wspomniał, nie róbcie dwóch rzeczy jednocześnie, tak? Jeżeli mówicie, to nie nakładajcie. W sensie już trzymajcie sobie lekko nałożoną na palec już męża żony, ale dopiero jak skończycie mówić, to ją wsuńcie. Jakby dwie rzeczy naraz zawsze mogą doprowadzić do pewnej konfliktu, tak to w cudzysłowie określę. Okej, okay, no rozumiem, mózg po prostu nie ogarnie. No i jeszcze przy stresie, który jest. Tak, to od razu się rodzi pytanie, czy mamy prawo wpływać na tekst przy nakładaniu obrączek? Ja bym raczej też nie wpływał, w sensie i do przysięgi, i do tego tekstu nie wpływałbym na ich tą główną, przecież w ogóle na przysięgę najlepiej w ogóle nie wpływać, na ten przy obrączkach. Myślę, że moglibyśmy w taki sposób, że jak już wypowiemy wszystko, co jest zawarte w formularzu, to co dodamy później, mogłoby być od nas. Wydaje mi się, że to mogłoby jakby prawnie już też nie nanosić żadnych zobowiązań, tak? No bo to, co wcześniej robimy, chcemy, żeby było prawnie w porządku. Jak zamkniemy ten etap, no to co się dzieje po nim, no to w zasadzie moglibyśmy coś dodać. No i znowu, to też trzeba by skonsultować tam z księdzem, czy jak on to widzi, no bo on też, no właśnie, bo my tutaj księdza sobie bierzemy jako ksiądz, ale on też jest świadkiem dla urzędu. I on też jakby ma tą urzędową moc w tym miejscu, po to są też nasi świadkowie, żeby przed urzędem później móc zatwierdzić to wszystko. Mhm. No dobra. Lądując, bo tak naprawdę mamy dość długi odcinek, mamy też ogłoszenia duszpasterskie na sam koniec. I po pierwsze, czy twoim zdaniem warto je wykorzystywać? Czy jeśli tak, to po co? Bardzo. Skupiłbym się tutaj na dwóch elementach. Po pierwsze, kto te ogłoszenia mówi i to zależy od sytuacji. Jeżeli nie mamy wesela, no to może być nawet pan młody, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli jest wesele, no to my na przykład zrobiliśmy tak, że mój świadek to mówił i to był dobry element do tego, żeby goście zobaczyli, że jest ktoś taki, to nie jest ktoś z rodziny, bo rodzinę znają na ogół, tylko jeszcze ktoś inny, więc on już będzie osobą ważną, skoro tutaj już zabiera głos, nie? I później się dowiedzą, że tak, albo już wiedzą, że to jest świadek, popytają się, mają osobę, z którą się mają kontaktować na weselu, tak? No mówimy o weselu. Ale to mówimy o osobie, nie? A jeżeli mówimy o treści, no to myślę, że warto wspomnieć kilka rzeczy. Jedna istotna chyba dla ciebie, czyli zdjęcie grupowe będzie przed kościołem, więc czekamy. O zdjęciu grupowym, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, stworzyłem osobny film na kanale, więc jak chcecie, to zajrzyjcie. Na Spotify'u pewnie też niedługo wląduje, także śmiało. Tak, to jest dosyć ważne dla mnie, dla fotografa, głównie z tej kwestii po prostu tak w wielkim skrócie, bo film i tak o tym jeszcze traktuję osobno. Że jeśli chcemy, żeby wszyscy goście, którzy pojawili się na mszy, a jest to zazwyczaj zdecydowanie większa ilość niż zaproszonych na wesele, żeby oni wszyscy pojawili się na zdjęciu, to jeśli chcemy, żeby tak było, to musimy to zrobić między wyjściem z kościoła a życzeniami. Jeśli zrobimy to po życzeniach, to tak naprawdę będziemy mieć już tylko gości weselnych, bo oni po prostu zostaną, bo i tak z nami jadą na wesele, ale no, reszta po prostu już gdzieś tam się po angielsku zmyje, więc tego chcemy uniknąć. Okej, okay, dalej. No i druga sprawa, że można wtedy też fotografa zobaczyć, wiedzieć, kto będzie fotografem, w razie czego iść do niego i pytać, co i jak dalej. Mam na myśli oczywiście kwestię zdjęć. Natomiast fajnie, jeżeli ta osoba też opowie, jaki jest plan najbliższy. To znaczy, czy życzenia są w kościele, znaczy, bo czasem są w kościele, jeżeli pada deszcz. Mam na myśli wyjście z kościoła. Czy te życzenia w ogóle są przy kościele? Bo u nas było tak, że my zaprosiliśmy już gości weselnych, proszę jedźcie na salę, bo jest późno, tam możecie już coś zjeść i być w ciepłym miejscu i czekajcie na nas i zrobimy sobie życzenia. Natomiast goście, którzy byli tylko na ślubie,
No, ich zaprosiliśmy, żeby zostali chwilę po tym zdjęciu i wtedy życzenia jakby mogli nam złożyć przed kościołem. Tak, warto też wspomnieć i już to przewidzieć, bo często goście mogą nie wiedzieć, gdzie jechać na salę. Pierwsi jadą na przykład rodzice. Oni was zaprowadzą, w sensie jedźcie za tym samochodem i potem już sznurek sobie I pojedzie. nie zablokujcie go. Dokładnie tak. No, to już są takie kwestie inne gdzieś, tak? Przed kościołem my postawiliśmy od księdza. Nie. Poprosiliśmy po prostu o to, czy możemy zarezerwować dwa miejsca, czy tam trzy parkingowe. Znaleźliśmy sobie słupki, postawiliśmy. Ktoś tam, jakby dla rodziców i dla nas te miejsca były zarezerwowane. Tak, żeby goście, którzy przyjadą, no, nie zajęli tego. No trochę też tak mi się przynajmniej wydaje, a to jest bardzo rzadkie w ogóle, żeby występowały ogłoszenia duszpasterskie, czy duszpasterskie, no takie nasze ślubne powiedzmy. Rzadko się je spotyka, jeśli ich nie ma, praktycznie za każdym razem widzę chaos. Jeśli ktoś nawet nie chce robić takich ogłoszeń, to ja i tak bardzo sugeruję, żeby takie na przykład zdjęcie grupowe, żeby chociaż para młoda jak najszybciej zasugerowała, żeby to, że jeśli już wychodzimy, to się od razu ustawiamy do zdjęcia, tak? Żeby nie pozwolić komukolwiek składać życzeń, bo jeśli jedna osoba przyjdzie do życzeń, to przyjdzie kolejne 100. Dokładnie tak. Byłem i to już jest nie do opanowania. Byłem na takich miejscach, gdzie wiedzieliśmy, że życzenia są na sali, ale nie dostaliśmy tej informacji, jakby powtórzenia informacji od młodych, przy czym ktoś zaczął składać życzenia. No to, no dobra, to jak ktoś składa życzenia, to znaczy, że są tutaj. Tak. Idziemy po prezent, wracamy z prezentem, zaczęło padać. Więc z powrotem do samochodu, bo jednak młodzi pojechali na salę, bo zaczęło padać. No jest, takie... trochę chaosu się rodzi, warto powiedzieć, no bo wtedy goście po prostu zostaną na zdjęcie, rozjadą się tak jak trzeba. Oni będą spokojni i wiedzieli, co mają robić, a my będziemy spokojni, że oni są zaopiekowani. Okej, czyli podsumowując, w takich ogłoszeniach najprawdopodobniej dziękujemy za uczestnictwo, dziękujemy za przybycie, informujemy o tym, gdzie są życzenia, informujemy o tym, kiedy jest wykonywane zdjęcie grupowe, jest przed życzeniami, proszę. Następnie informujemy też o tym ewentualnym takim podziale, tak, że jeśli życzenia na przykład rozbijamy, tak, na życzenia dla weselników, gdzie indziej dla ludzi, którzy są nieweselnikami pod kościołem. No i też warto poinformować, za kim jedziemy na salę weselną. Tak, tak, no to jest istotne, nie? Bo ktoś poprowadzi, nie? Wtedy wiadomo, kto prowadzi i już sobie sznur. Tak, no i właściwie kolejny moment, w którym trzeba będzie to wszystko jeszcze raz skontrolować, to już jest wodzirej, więc nie trzeba będzie się tym przejmować. No dobra, Filip, jeśli się nie mylę, to mamy cały temat zamknięty, więc dzięki Ci jeszcze raz za ten odcinek, a dla Was mam chyba 3 ogłoszenia. Po pierwsze, mamy grupę na Facebooku, na której możemy się podzielić swoimi doświadczeniami ślubnymi. Możemy też się zainspirować swoimi pomysłami. No i też dyskutować o tym, co jest właściwe, a co niewłaściwe, żeby zorganizować ślub po Bożemu. My z Filipem już na tej grupie jesteśmy. Link, to już chyba trzeci, znajdziecie w opisie filmu i podcastu. Po drugie, zapraszam Was do subskrybowania kanału, subskrybowania podcastu, jeśli chcecie kolejne filmy zobaczyć, to tam tak naprawdę wystarczy nacisnąć subskrybuj oraz dzwoneczek na YouTubie, oczywiście na Spotify jest to tylko subskrybuj albo obserwuj. Obserwuj, dokładnie, więc to jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, jeśli Wam się to podobało, to prosimy Was o łapkę w górę i jakiś komentarz odnośnie tego, co Was poruszyło, albo co dla Was jest zaskoczeniem z tego, co podczas albo może tego czego filmu. Brakowało. Tak, czego brakowało, bo jeszcze możemy to dopowiedzieć. Więc prosimy Was o tą aktywność w komentarzach, bo jesteśmy tu dla Was, żeby Wam po prostu w organizacji ślubu po Bożemu pomóc. Od nas to wszystko. Zapraszamy Was do tej aktywności i widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć. Dzięki, hej.